Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Kolejna codzienna inspiracja. Jedziemy z motywami następnymi. Prosty motyw, od którego oczywiście zacząłem tą melodyjkę. Można go jakoś zmodyfikować. On opiera się na trzech dźwiękach. Na strunie G, trzeci od dołu, piąty próg i czwarty. I na piątym progu struna D. Czyli mamy 5, 4, 5, 4. Jest to dosyć bardzo prosty motyw, jak sami słyszycie. Oczywiście on musi być w konkretnej takiej rytmice, tak jak tutaj grałem akurat. Coś takiego, mamy cały czas jakby ten beat. No mam nadzieję, że słyszycie ten motyw, że macie to w głowie. Podczas grania podkładu druga gitara może właśnie grać ten motyw lub po prostu druga gitara, obie gitary mogą grać podkład, a na przykład sama zwrotka, czy jakby taki łącznik do konkretnej zwrotki mógłby właśnie polegać z powrotem na tym po przejściu. Na przykład tu mógłby od razu wejść wokal, oczywiście druga gitara by grała podkład do tego, bo sama ta gitara troszeczkę łyso by brzmiało. Oczywiście i pozostałe instrumenty również. Myślę, że jakoś to mniej więcej wiecie, o co tutaj mi chodzi. O stworzenie prostej melodii, do której dokładamy motyw jakikolwiek. Ten, co tutaj grałem, troszeczkę jest taki ironowy, taki może troszeczkę wesoły. Słodziaszny, no jednak sam motyw mi się wydaje, połączenie jednego z drugim jest całkiem przyjemne. Oczywiście tutaj możemy to zacząć modyfikować już w zwrotce ten motyw. Możemy to oczywiście dowolnie to rozstawiać te dźwięki, modyfikować. No jednak jakby sam wyjściowy motyw, ten dynamiczny, który był, to możemy zostawić. Pamiętajcie, że on nadaje nam temu kawałkowi, jakby nadaje tempa i jakby pozostałe rytmiki pozostałych instrumentów jakby do tego się powinny dopasować. Oczywiście można też modyfikować, ale jednak słyszycie ten puls. Takie pierdoły. Dobra, działajcie, piszcie jakieś tam ewentualnie swoje kawałki, swoje YouTube'y, kręćcie filmy
i zamieszczajcie poniżej w odpowiedzi, to może akurat zainspirujemy siebie nawzajem, co niewątpliwie dzieje się, inspirujecie mnie również, więc działajcie, papatki, ziomatki.